Dobra, zaraz zobaczymy, czy Ted wróci. Ty mi jest bardzo głodny, zobaczymy. Jak to, że wczoraj żar? Aż będzie taki gruby jak Mary Jane, nie bierz przykładu z siostrą. Serio, dobra, dam ci je dzisiaj. Ale wczoraj jadła, nic ci nie dam, gruba się. Idzie dobrze, bardzo dobrze. Naprawdę, jeszcze nie byłem w idealnym stanie w dniu 14. Wow! Coś tu się nowego dzieje. Kurde, macie... Czy naprawdę nie umiecie wybrać gry, w którą gracie, kiedy macie tylko karty i warcaby? Jeszcze nienormalnie jest. Ted? Chyba Teda zabili. Chyba Teda zjadły wielkie myszy. O Jesus Christ, jedziemy. No Ted, wróć, nie rób mi tego, mój stary. Gruby gruby. Już wiem, kogo się czuram. Dała tak! Ted, ty szujo! Zaraziłeś dzieci swoje. Czekajcie. Wszyscy piją, a Ted je. Zgubił walizkę, ale przyniósł wódkę. I wodę. Czekajcie. Mary Jane się leczy, bo jest starsza i niestety bardziej zasługuje na życie. Nikt nie idzie na razie na ekspedycję. Do naszej kryjówki podkradł się nieznany nam mężczyzna. Powiedział, że kiedyś był księgowym, ale teraz walczy o przetrwanie. Jego handlarz i hazardista zaoferował nam grę w karty o 2 butelki wody. Powinniśmy zagrać? W żadnym wypadku, jeżeli to przegracie. Mary Jane wyleczona, a tak. Tylko czy ktoś ją... I Dolores jest chora. No ja nie wierzę po prostu. Wygłodzenie. Wszyscy jedzą dzisiaj oprócz Teda. Tak? Tak, wszyscy oprócz Teda jedzą. O nie. To jest to. Oprócz Teda byliście w tych wszystkich. Dobra. Dolores wystać na ekspedycję. Mary Jane pójdzie. Albo nie, wszystko mamy walić. Grajcie w barcaby. To się nie będziecie w ogóle pytać, co grać. Ona to wygląda w ogóle jak wyobrażona. Choroba pewnie, głód, męczenie, głód, głód, choroba. Ktoś tutaj dostaje? Nie, dzisiaj nie. Jutro dostajecie. Mary Jane idzie. Nie, bo nie przygotowałem się. W żadnym wypadku. Macie być całą rodziną. Cud, że Ted w ogóle wrócił. Dzień 19. Dobra, Ted. Ale Ted nie był chory. Ted pije. Nie, nikt nie idzie na ekspedycję. Czemu wojsko nic nie mówi? Czemu wy radia nie słuchacie? Powinniście na okrągło słuchać radia 24H. Wszyscy oprócz Teda piją. Nie. Ja się boję, że ja źle robię, że ich na tą ekspedycję nie wysyłam, ale... Ale to i dobrze. Już się powiem, że ktoś umarł. Głód, choroba, głód, głód, zmęczenie, głód, choroba. Nikt dzisiaj nie zostaje.
Nikt nie idzie na ekspedycję. Nasze zapasy są bardzo ograniczone i robimy się coraz bardziej zdesperowani. Wiemy, że w pobliżu koczuje grupa ocalałych z pobliskiego domu Starsów. Pożyczenie kilku rzeczy nie powinno sprawić nam większego problemu. Dobra. Mogę wysłać. Slenderman tu był. Chyba w paintballa grali. Dobra, wtedy dostaję jedzenie. Ale... Dobra, wtedy jest. Czyli jak mają mało zapasów, to dobra, ruszyć na ekspresję. Dostaliśmy kolejny komunikat. Nie będzie mapy na ekspedycję, ale dobra. Uratują nas. Strudzenia. Ale czemu tu jest mapa i czemu Mary Jane jest chora i... Czemu ta mapa tu jest? Pewnie wygłodzenie, odwodnienie. Pewnie wygłodzenie. Dobra, wytrzej jecie, Ted pije. Wszyscy jedzą, ten pije. Wszyscy jedzą, ten pije. Wszyscy jedzą, ten pije. I Dolores idzie na ekspedycję. A, nie ma, hej. To weź sobie maskę gazową. No skąd ta mapa się tu wzięła? Pewnie i teraz nie wyjdzie. O, jest, dobra. Mamy jakieś szczęście. Mapa się zbugowała, znaczy. Znaczy gra. Dobra. Głód, zmęczenie, strudzenie, odwodnienie, odwodnienie. Wszyscy kleją oprócz tego. To jest pół butelki całe. Dobra, no to pewnie może nam coś dadzą. Tylko przecież my tej mapy nie mamy. No przecież jej nie mamy. Oddaliśmy wojsku. Nic nam nie dali. Cholery jedna. Ojeju. Się boję teraz. Ja się boję. No nie. Kura przyszła. Pragnienie, głód, zmęczenie, strudzenie. Głód, choroba, szaleństwo, strudzenie. Jak Dolores wróci, to by przyniosła apteczkę. Nie wiem, na co mam apteczkę przy rozróżnieniu nocy. Odwodnienie. Tak piję. Czekajcie chwilę. Ta puszka już nie jest do jedzenia. Dobra, Dolores wróciła, jest chora i strudzona i zmęczona. Niech ktoś wypocznie, proszę. Niosła wodę. Dobrze. Się postarała. Jak tam wasze stany? Dobra. Dzieci piją, ojciec...